Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Jezus, widząc w sercach faryzeuszy podstęp i złe zamiary, stawia im ważne pytanie. Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? Pytanie to zachęca do refleksji nad życiem człowieka, nad postępowaniem każdego z nas. Jezus jest nastawiony i zdeterminowany do czynienia dobra, do ratowania ludzkiego życia. Widzimy to wielokrotnie na kartach Ewangelii, również w dzisiejszej dobrej nowinie. Faryzeusze knują podstęp, śledzą Jezusa i chcą Go pochwycić na złamaniu prawa, aby Go oskarżyć i zamordować. Jezus ocala ludzkie życie, a ci pragną je zniszczyć, uśmiercić. Uśmiercić człowieka można na wiele sposobów. Można odebrać mu dobre imię, można śmiać się i szydzić z jego zachowania, fałszywie oskarżać, potępiać, marginalizować, a wreszcie pozbawić godności i ludzkich praw. Słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, myślę o sobie, ile razy szukałem sposobności do zamordowania mojego bliźniego, ile razy okradałem innych z dobrego imienia, godności i ludzkiej wolności. Bliżej mi do faryzeuszów, szukających okazji do zniszczenia i zamordowania Jezusa, czy raczej bliżej mi do Jezusa, który szuka zagubionych i pragnie ocalić każde ludzkie życie? Bliżej mi do faryzeuszów, szukających okazji do zniszczenia i zamordowania Jezusa, czy raczej bliżej mi do Jezusa, który szuka zagubionych i pragnie ocalić każde ludzkie życie? Do czego mi bliżej? Do życia czy do śmierci?